Goats, hill and roadie. Goats, hill and roadie. Goats, hill and roadie. Nie, nie. Ja tu tylko nagrywam. Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony, prawie w pełni zdrów The Mirror. Na początku mała prywata, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za całe wsparcie, które okazaliście mi na YouTubie. Bardzo wam dziękuję, poziom dopaminy wzrósł, zdrowie się troszeczkę polepszyło. Jeszcze może mnie tutaj nawiedzić jakiś napad kaszlu podczas tego nagrania, ale zaaplikowałem sobie potężną dawkę herbapektu, dlatego powinno być wszystko w porządku. A co dzisiaj? Jak się zapewne domyślacie po okładce, którą zdążyłem na Facebooku, na moim fanpage'u już przedstawić, zagramy sobie w Resident Evil 7. Oczywiście jestem z tym spóźniony, Roy już kręci trzeci czy czwarty odcinek, wszyscy tam kręcą już, są bardzo zaawansowani w tej grze. Ja kompletnie nie wiem, czego tutaj się spodziewać. Oczywiście na kanale pojawi się cała seria z Oczywiście na kanale pojawi się cała seria z Resident Evil 7, ponieważ nie po to wydawałem 150 zł, żeby teraz wam nagrać tylko jeden odcinek z tego. Mam nadzieję, że będziecie mi od początku do końca towarzyszyli w tej mrożącej krew w żyłach wędrówce. Chciałbym, żeby odcinki pojawiały się w odstępie czasowym 3 dni. To jest takie minimum. Postaram się je wgrywać co drugi dzień. Ale uwaga! Jeżeli pod tym materiałem wbijecie 70 łapek w górę, to oczywiście udostępnię wam od razu po wbiciu tych 70 łapek w górę następny materiał, więc bądźcie czujni, bądźcie aktywni i działajcie. Namawiajcie swoich kolegów, koleżanki itd., itd. A teraz koniec prywaty i zaczynamy. Nie można zmienić poziomu trudności w trakcie gry, więc... poziomu trudności zmienić nie można, ale można zmienić jeszcze klawiaturę. Zaraz wracam. I już wracamy po krótkiej przerwie z klawiaturą pożyczoną pod osłoną nocy od mojego młodszego brata. Długo rozmyślałem nad tym, jaki wybrać poziom trudności i padło, że najsensowniejszą i najbardziej odpowiedzialną decyzją będzie wybranie poziomu łatwego. Z góry przepraszam wszystkich, których ten wybór w jakiś sposób obrazi, ale jeżeli trafię na taką przeszkodę, której nie będę w stanie na normalnym poziomie przejść, to będzie trochę skucha, bo nie można zmienić poziomu trudności w trakcie gry. Więc pada na łatwe, niech to będzie takie wyzwanie psychiczne dla mnie. Nastawmy się na straszaki, a nie na wyzwanie zręcznościowe. Ok? To zaczynamy. Enter. Łatwe. Hey baby! I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. Aww. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Pa. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have... All I can say is that if you get this, stay away. No, robi wrażenie. Wstęp robi wrażenie.
Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. Przepraszam, że nic nie mówię. Chodzi o to, żebyście też tutaj zaczęli żyć tą historią. I don't know. Ja się też wczuwam mocno. I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. A już liczyłem, że poskręcam kierownicą jak w Far Cry'u, ale rozejrzeć się mogę, fajnie. Trochę jak w starych filmach wygląda. Ej. Myślałem, że się rozbijamy. Wygląda to trochę jak w starych filmach, że przesuwały się makiety za samochodem, a w środku wyglądało jakby gdzieś jechali. This is the place. Okej, okay, to już nie da. Coś z samochodu możemy wziąć? Nie możemy. O, komary. Nie wiem czemu, ale pierwsze moje skojarzenie to jest Mafia 3. Tam były jakieś sprawy z krokodylami. Nie wiem, czy to było w Luizjanie. Znajdź mi je, okej. Okay. To ja, jak się obracam. Przepraszam. O, mały kłaczek. Oj. Czemu mam biegać? Jest całkowicie jasna. Ja już mam Pietra, więc dopiero w tych ciemnych pokoikach. Aha, nie włączyłem stopera, bo słuchajcie, będziemy przestrzegać tego. I odcinek będzie trwał góra coś koło pół godziny. Pół godziny. Bo już jest 3:19, a to jeszcze muszę później zrzucić, zmontować, wrzucić na YouTube'a i zdążyć przed 18. Masakra. To jest w ogóle chyba sprzęt tej ekipy filmowej, która nagrywała sobie w demku coś. Czy my tutaj możemy coś? Tak, to oni. Aligatory w kanałach, ten programik o nawiedzonych. Dołącz do nas? Okej. Okay. Korzystamy z tego. Shredder. W ogóle bardzo słaba miejscówka na jakieś schadzki pary, która zaginęła, znaczy kobiety, która zaginęła przed 3 laty z mężczyzną. No słaby strasznie. To ten pan. Słabo strasznie. Szedł tutaj ten pan w okularach, który wygląda jak jakiś dowódca rewolucji francuskiej. O cholera. No, powiem wam, że klimat od 3:19 to jest jak ja pierdzielę, naprawdę. To musi w ogóle niesamowicie wyglądać na VR-ze.
Świetna sprawa. Szkoda, że nie mam VR-u. W ogóle próbowałem się skontaktować z jakimiś... Próbowałem się skontaktować z jakimiś sklepami, które by mogły... Które by mogły pomóc w tej kwestii i jakoś wspomóc naszą horrorową inicjatywę. Może właśnie wypożyczając VR do tej gry. No ale niestety odpowiedzieli mi panowie z działu Public Relations, że nie są zainteresowani. Więc działamy własnym sumptem na nasz jeden wielki YouTube'owy sukces. A wy jesteście ze mną od samego początku, za co jestem wam niezmiernie wdzięczny. Ojej. Ale powiem wam, że no, Battlefront to się chowa graficznie. Graficznie to jest zajebistsze niż Battlefront. O! Dobra, czyli to chyba była nasza dobra znajoma. Tu nic nie ma. W ogóle w tej grze będzie pełno znajdziek, więc warto czasem popuścić w Explore, że to się rusza, a fizyka na poziomie. Tu możemy coś zwędzić, zmyszkować. Niestety nic. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dlaczego moja akurat prowadzi przez ten domek? To nie wiem. Tutaj coś leży. Nic, nie możemy. Te drzwi były otwarte. Latareczkę. Czy da się wyjść z powrotem? Pan w okularkach nas zamknął. O, świetny patent z drzwiami. No i okej, jesteśmy... Ja się tutaj czuję trochę... Chciałem powiedzieć bezpiecznie, ale cofam to przez te dźwięki. Ale czuję się tutaj trochę znajomo, bo... Hop, hop. Czuję się tutaj trochę znajomo, bo przecież graliśmy w demo i tutaj... Fuck! W tej lokacji byliśmy w demku. No, fizyka... Czy krzesło dalej da się... dalej można przewrócić. Fuck. Nie, to chyba ja. Okej. Co tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś stare zdjęcie. Czy coś jeszcze tutaj możemy... Nasz znajomy przyjaciel Kruk z demka. Tu się nic nie zmieniło. Ogólnie to wydaje mi się, że jest większy porządek, tak jakby po tej całej zadymie z demka troszeczkę tutaj pan w okularkach posprzątał. Kurde, no. Klimat jest hardy. To co, gdzie najpierw? Tu czy tu? Pętliczek, pętliczek, czerwony stolczek. Na kogo wypadnie, na tego bec. Idziemy do góry. Shiftem biegamy, przypominam. Okej. Okay. Och, możemy zapisać tak bezpiecznie. Utwórz nowy zapis, tak?
Czuję się prawie strasznie bezpiecznie. To co, idziemy zobaczyć sobie płytę, kasetę. Przed chwilą coś tak mrugnęło przed oczami. Ale na razie nic się nie dzieje. Nie powiem, że jestem zawiedziony, ale wolałbym, żeby... Okej, tu już coś się będzie działo. O, najpierw sobie... Czy to jest... moja kobieta? Robi się groźnie. Czy tutaj znowu pianino wypadnie? That's okay. Mnie już takie coś nie rusza po satanie. Nic mnie nie rusza. Okej, tutaj nic. A tutaj jest ta dźwignia. Okej, jest, ale jej nie mogę ruszyć jeszcze. Co jest? Użyjmy tego. I only work with professionals. I tu troszeczkę się zmieniło względem demka, ponieważ w demku drabiny nie było. A drabina tutaj jest. Więc schodzimy w dół. No, wiadomo, że będę żałował tej decyzji. Już żałuję. Tu jest coś przydatnego. Przepraszam, emocje. Już żałuję tej cholernej decyzji zejścia do kanałów. Ale realistyczna woda. Strasznie podoba mi się woda w tej grze. Jestem zakochany w wodzie. Jest niesamowite. I tu jakaś breja pływająca na nim. Nie umiem oderwać wzroku. Gdzie teraz? Też robicie czasem sobie jacuzzi w wannie? Wymsknęło się chłopowi, no co? Nawet w takiej chwili może się zdarzyć. Ja pierdolę. Wypipkam to, ale... O matko. Gdzieś tu się... Teraz jesteśmy w tym więzieniu, które przed chwilą widzieliśmy na fotografii. Mia? Hmm.
Potrzebne jest coś, żeby otworzyć te szczypce, no oczywiście. Wiemy już z demka, że szczypce bardzo dobrze współgrają z łańcuchem. I po problemie. Hej, laska. Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? No. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Okej, ja się nie sprzeciwstawiam. Chodźmy. Wychodźmy stąd, no teraz, natychmiast. Where are you taking me? Someplace safe. Nieważne, idź. Tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? To jest bardzo słaba miejscówka na takie rozmowy. Bardzo słaba. What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Lećmy, siostro. Zgaduję, że to były najgorsze 3 lata twojego życia. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. No to prowadź. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. No, jest creepy, nie? There. It's there. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. No, oczywiście, że tak, to jest ta piwnica chyba. It's not here. It's gone. It's gone. To jest chyba piwnica z Demka, ale nie jestem głowy nie dam. There's another door here. I'm sure of it. Tak, to jest piwnica, w której gonił nas uroczy jegomość z gluta zrobiony i z innych. Aha, no to wiecie co było miło. Spotkaliśmy się z Miją. Uciekam. Tak, to jest właśnie ta piwnica. Teraz wyjdziemy na parter. No nie! Czujnik ruchu. Tu był zamontowany. Ale leje. Ale leje.
czapeczka. Uuu. Fuck. Gdzie twój makijaż, słońce? Stawiaj opór. Zaraz się słyszy. Wait! I can hear her. To jest troszeczkę niepokojące. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! To jest choroba biegunowa. I've been bad. Raz jesteś miła, raz jesteś bardzo niemiła. I raz jesteś miły, i raz jesteś bardzo niemiły. To jest straszna rzecz. Who are you, Mia? To się nie ma z czego śmiać. Dobrze, że jest apteczka. Uff. Witamy stąd. Mija nie zając, nie ucieknie. Aha, tędy się nie da, spoko. To którędy się niby da? To są zamknięte drzwi. Jedna droga prowadzi z powrotem do piwnicy. Więc chrzanić Mija i idziemy. Aha, też zamknięte, rozumiem. Już byliśmy. Nie wiem, co trzeba zrobić, ale może to miecz. Grzeczna Mija. Trochę słabo załatwiona sprawa. Bo jakbym nie przyjeżdżał, to ona by żyła. Czyli... jakby jej nie uratowałem wcale. To taki był plan, taka była misja. Przegrałem. Koniec odcinka, przegrałem.
shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Okay. Da się zrobić. Tylko kto mi otworzył? Dobra, nie patrzymy. Mam wszystko w dupie. Włączaj schody. Aha. No i jest troszeczkę problem natury technicznej. Miałem wejść na strych. A żeby to uczynić, muszę znaleźć fuzę. Gdzie w domku była ta fuza? Ona była w tym... tym tajnym przejściu tutaj, ale tutaj nie ma stoliczka. No i to jest... problematyczne. Tu fuzy nie ma żadnej. Chyba nieuważnie sprawdzałem. O, właśnie. I tu będzie fuza. Tak, bezpieczni. Przecież ja ją zabiłem, kurde no. Ja cię zabiłem, Mia. Aha, bo was się nie da zabić, skurczybyki. Właśnie. Dobra, nie ogląda się za siebie. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt. Nie wierzę ci, moja droga. You shouldn't have done that. It fucking hurts. Dobra, cholera. Mnie też teraz. O kurde. Ja bym wszystkie myszy zawsze się uwalniały, pamiętam. Co jest? Zabij ją tym śrubokrętem. Taki ze mnie jednoręki bandyta? Szybko podnieś rączkę. I to jest drobny spoiler, który zauważyłem na czymś let's playu, że kończyny można sobie wkładać. Co za bezsens, nie? Użyj. Albo i nie można sobie wkładać. Wciąż ciepło? No nie wiem, jest po prostu tak. Powiem tak tym kikutem, tak. Harde by było, jakby nagle Mia włączyła piłę łańcuchową i zaczęła zgonić. To... Może tędy źle przejść. Teraz. Panie manekinie, proszę tak nie robić na przyszłość. Umawialiśmy się w ręku już. Ech.
Ja żartowałem z tym gonieniem z biomechaniczną. O nie! Nie poważnie. O, ja. Mija, poczekaj. Headshot! No ja ciebie też mija, ale wiesz co, tak jednak... Chyba, żeśmy źle zrobili. O! Czekam, kochanie. Czekaj, ty przez ścianę przechodzisz? O! Welcome to the family, son. I tu chyba zakończymy nasz odcinek. Co za dużo, to jest zdrowo. Myślę, że dobrze się bawiliście. Ja całkiem nie najgorzej. A resztę zobaczymy w już kolejnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się za maksymalnie 3 dni. Chyba, że wbijecie łapkami w górę. 70 łapek, tak się umawialiśmy. 70 łapek w górę i macie od razu ten film następny. To co? Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!